Vlogmas! Ja nie wierzę! Vlogmas się zacznie i będę miała dla Was bardzo miłą niespodziankę, bardzo miłą. Maksiu wraca ze szkoły, no. U mnie była znajoma, piłyśmy sobie kawkę, bardzo fajne odwiedziny to były. Jadłyśmy sobie pomarańczki, ja właśnie jeszcze kończę. Porozpakowywać, żeby już mieć pusto tutaj. Dobra, zaczynamy. Gotować pewnie, znaczy kolację przygotowywać, to jedno wielkie zamieszanie by było. Wojtek właśnie wrócił z Lidla, pokażę Wam co kupił, wydał 35 funtów, zobaczcie jakie ładne winko kupił. Takie z kwiatkami i jeszcze różowe dla mnie, takie. I pierwsze ciasto świąteczne w tym roku, babka panettone. Cola. Einbrew. Mleko. Sok pomarańczowy. Sól w takim pojemniczku. Chutney pomidorowy. Masełko, pomidorki takie kolorowe. Papryka. Sałata. Takie ogromne opakowanie kurczaków. Dwa ogórki. Taki wielki wór jabłek, sałata lodowa, banany, jeszcze jedne pomidorki i to wszystko. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj w czapce, ja idę też do szkoły. Maksiu maszeruje, jest za 9:25, ciemno, jakby to była 7 rano. Jakieś oczy mam podkrążone dzisiaj. No dobra, Maks zostawiony w szkole. Naprawdę nie wiem, czemu mam takie oczy podkrążone. Nie mogłam też się dzisiaj dobudzić. Taki dzień. Nieraz do późna pracuję, a wtedy rano ciężko wstać, ale Maks też dzisiaj nie mógł się obudzić. Nie wiem, taką czapkę znalazłam sobie w szafce. Akurat mi pasuje do szarej kurtki. Niby nie jest zimno, ale wiecie, jak byłam w domu, to rano było tak zimno, że myślałam, że tutaj, wiecie, mróz jest na dworzu. A tu nie ma. A podoba mi się. Kiedyś ją w TK Maxie kupiłam, to chyba jest super dry, z tego tak. Super dry, fajna. Liście są tak ładne, tak żółte i tak jeszcze się nimi zachwycam, bo zaraz już będzie po nich i tak mi szkoda, jak sobie pomyślę. Gotuję sobie truskawki z, pierogi z truskawkami, truskawki z pierogami i zjem je z takim jogurtem, morela i mango i posypię taką posypką. Ja to kupiłam w Costco i tutaj są prażone migdały, pestki dyni z granatem, żurawiną i rodzynkami. Wyjęłam z zamrażarki takie coś, ja nie wiem dokładnie jak to się nazywa, tutaj się, to jest silikonowe, mięciutkie, tutaj się wlewa wodę, wkłada się do zamrażarki, to zamarza, otwiera się, no i tego powinno być tutaj dużo i można sobie taki masaż pod oczami właśnie zrobić, żeby nie były takie opuchnięte, podpuchnięte, ale zobaczcie, nie wiem jak to się stało, tutaj jest tylko tyle tego lodu, także zaraz muszę napełnić, no ale trochę to potrwa, to pewnie już mi ta opuchlizna zejdzie dawno. No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré. Pa' serte sincero, un dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, yeah, será lo que será, yeah, los dos vamos a matar.
De ese lunar, solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo, mujer. Baby, yo te hago soñar algo más rico que la miel. Mi droga que te legalice. No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen. Piel a piel, tú y yo jugando, baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad. Eso hacemos, baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar. Cześć, Maciek! Ja się już trochę ogarnęłam, założyłam bluzę, zaraz będę wychodziła po maksa. No i wiecie co? W ogóle to taki zwariowany dzień był, bo cały czas... Nie, dobra, inaczej. Zaraz Wam o tym opowiem. Chcę Wam powiedzieć, że Maciek ma dzisiaj wycieczkę z Maksem po szkole. Zaraz jak wrócimy z Maksem do domu... Do Lidla pojedziemy. To Maciek jedzie z Maksem do Lidla. Max po prostu miał takie marzenie, żeby autobusem się przejechać. No i Maciek robi z nim wycieczkę autobusem do Lidla. I może coś tam dostanie. Niespodziankę? No, jakoś niespodziankę. Tylko uważaj na niego. Uważaj. No, po prostu Maxa trzeba cały czas za rękę trzymać. Maciek, ty takiej wycieczki dłuższej nie miałeś z nim nigdy wcześniej, nie? Nie, nie chyba. Zawsze z tobą było. No. Teraz sam. No i wiecie co? Ja dzisiaj taki zwariowany dzień miałam. Siedzę przed komputerem, skupiam się na pracy i co chwilę mi ktoś przerywał. Co chwilę albo listonosz, albo kurier, Amazon, albo jeszcze coś innego, poczta. I to jest takie, wiecie co, jestem w domu, no to wszystko tak jakby, no nie na mojej głowie, ale wiadomo, że ja wszystkim drzwi otwieram. I to jest takie trochę denerwujące, bo jak się skupiam przed komputerem, Maciek wie jak to jest, jak się skupiasz, coś robisz i co chwilę ktoś ci przeszkadza. Ale ja lubię, bo czasami tak trzeba takiej przerwy i wtedy na nowo zasiadasz i wtedy masz więcej energii. Myślisz? No ja nie wiem. W każdym bądź razie nie wiem jak, ale często jest tak, że coś nam się przypomni, że musimy kupić. Są takie, nie wiem, drobiazgi, napoju nie ma w domu. No, szybko. No, jakiś tam, nie wiem, płyn do prania, płyn do płukania, cokolwiek. I właśnie ja takie rzeczy nieraz zamawiam z Amazona. A Amazon jakoś tak to ma, że zbiera te zamówienia i jakiegoś dnia jednego rozwozi. No i właśnie dzisiaj był jeden z takich dni. No i będę chciała to rozpakować. Rozpakujemy może to razem, ale jak wrócimy z Maxem do domu. Jak już oni pojadą, to może wtedy na spokojnie. Dobra, teraz idę do szkoły. Idę po Maxa, założyłam moją czapeczkę, bardzo dobrze się w niej czuję, no i moje oczy trochę lepiej wyglądają. No i właśnie chciałam powiedzieć, że niosę tutaj prowiant Maxowi, bo wiecie co, jak oni mają z Maćkiem od razu jechać, a Max głodny będzie, to w drodze ze szkoły do domu Max zje sobie kanapkę, bo przygotowałam mu tutaj dwie kanapki, mam też buteleczkę picia, zje sobie kanapkę, napije się. Dojdziemy do domu, zrobię siusiu i wtedy od razu pojadą. Ale się nawet fajna pogoda zrobiła, bo tam gdzieś między chmurkami słońce prześwituje. O, nie jest aż tak zimno. Tak jest bardzo, bardzo przyjemnie. Uwielbiam takie dni. O, akurat tu jest pod górkę i ciężko tutaj nagrywać i iść. Bo zadyszkę dostaję, bardzo słabą kondycję mam. Dobra, już jest lepiej. No bo chciałam Wam też coś powiedzieć, że już zaraz... auta hałasują. Że już zaraz rozpoczynamy Vlogmas. Ja nie wierzę. Vlogmas się zacznie i będę miała dla Was bardzo miłą niespodziankę. Bardzo miłą. Ja już o tym myślę. No dobra, zdradzę Wam, że będę miała też coś dla Was podczas tego vlogmasu. Jacie, będę miała dla Was też kalendarz adwentowy z takimi dosłownie upominkami, ale myślę, że będzie to bardzo miłe,
że będę też coś dla Was otwierała, ale o wszystkich szczegółach dowiecie się 1 grudnia. Yo! I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone. Maksiu wraca ze szkoły, no już grzecznie, ładnie. No wiecie co, wróciłem właśnie z Maksem do domu. Jest po prostu tak zmęczony, ale jest tak niesamowicie zmęczony, że zasnąłby po prostu na stojąco. Łzy mu leciały i nic chyba z tej wycieczki cię nie będzie. Grzeję mu teraz mleko. Zobaczymy. Ale tak zmęczony, ale no po prostu... Jakiś taki dzień jest dzisiaj, że wszyscy zmęczeni. Ja rano też miałam przecież takie podkrążone oczy, jakbym nie spała północy. Max wczoraj dosyć szybko poszedł spać, ale w nocy się przebudził. No ale rano, no poszedł spać, ja Wam powiem o której. Wczoraj poszedł za 26 spać. Potem w nocy się przebudził i potem zasnął i spał za 28. Budziłam go. No po prostu ma taką fazę na sen. Dużo się dzieje w szkole. To i zmęczony Max, nie? Jasełka też trenują. Ach jej. Będzie dobrze, nie? How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? Dobra, będę teraz robiła jedzenie, a dokładnie będę robiła pulpety z indyka i ostatnio zawsze jak tutaj coś robię w kuchni, to włączam sobie jakiś film świąteczny, taki nastrój mnie wprawia fajny. Tutaj mam mięsko z indyka, jakiś czas temu z Amazona zamówiłam, jedno zjedliśmy, jedno miałam jeszcze zamrożone, no i właśnie zrobię i miały być pulpeciki z ziemniaczkami, z surówką, a Max chce same pulpeciki, no jakoś nie ma na nic ochoty, no to mu zrobię same pulpeciki, a najwyżej my z Wojtkiem potem zjemy normalny obiad. I wonder. No i pulpeciki gotowe, taki śmieszny kształt wyszedł. Dodałam 2 jajka, takie dosyć rzadkie, ale takie pulpne te ciasto wyszło, a nie chciałam za dużo bułki tartej sypać, tak dosłownie, tylko odrobinkę nasypałam. Myślę, że bardzo smaczne wyjdą. A tu jeden specjalny, bardziej płaski pulpecik na życzenie Maxa. Już lepszy humorek, tak? O, po prostu nie miałeś ochoty chyba dzisiaj nigdzie jechać, co? Fajnie w domu, nie? Poczytaliśmy książki. Tutaj woda się już gotuje. Będą pyszne. Pokaż. Pokaż. Tu jest twój płaski, tak? How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? No dobra. Wiecie co, mamy teraz godzinę 19:20. Max zjadł pulpeta, zjadł kanapeczki, napił się, pobawił się i już śpi, już dawno, bardzo dawno śpi. U mnie była znajoma, piłyśmy sobie kawkę, bardzo fajne odwiedziny to były. Jadłyśmy sobie pomarańczki, ja właśnie jeszcze kończę. Ale tak jak dzisiaj Wam wspominałam o Amazonie, no to właśnie nadszedł czas, żeby to wszystko rozpakować. Boże, ile tego jest. Muszę to wszystko porozpakowywać. Nie mogę się za to zabrać. Naprawdę już całe popołudnie myślę o tych przesyłkach. Ale dobra, weźmy się za to i rozpakujmy. Tam nic takiego nie ma, jakieś napoje, jakieś, no zobaczycie zresztą, ale już chcę to, wiecie, porozpakowywać, żeby już mieć pusto tutaj. Dobra, zaczynamy. O, wow, wow.
I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance. No dobra, mam tutaj wszystko przyniesione. Trochę tego jest, co? Ale zacznę od tego. Wiecie co, Wojtek kupił taki neon. Różne, najróżniejsze były do wyboru. I Wojtek wybrał taki z napisem Hello. I teraz albo my go powiesimy u Maxa. Czekajcie. Karteczka. To jest delikatne, nie będę tego wyciągać. Tak to wygląda. Albo go powiesimy u Maxa, albo, wiecie co, na dwór weźmiemy, na wiosnę, na backyard. Bardzo fajny jest. Tutaj go odłożę od razu. Dobra, dalej lecimy. Tutaj mamy na przykład w kartoniku vanish. Takie duże opakowanie. No nie mogę. Kupujemy to tak jakby w jednym koszyku, a to potem w tylu kartonach przychodzi, że szok. Rozpakowywania, rozpakowania. A ile tych śmieci potem, nie? Aha, tutaj wiecie co? Będę musiała to oddać. Kupiłam sobie kalendarz i bardzo mi się ten kalendarz podobał. Bardzo. Weekly Plana. Ale ja nie zwróciłam uwagi, że on nie ma dat. To jest taki kalendarz, że możecie sami sobie daty wpisywać. Nie wiem, jak to się stało, że ja nie zauważyłam. Fajnie, bo okładka plastikowa i kurczę, kolor ładny, ale to nie zauważyłam. Także to idzie do zwrotu. To kosztowało 8 funtów chyba i będę musiała oddać. Inny będę musiała sobie poszukać. Co tutaj jest? A, no zobaczcie. Taki karton. A w środku Domestos. Domestos. Płyn do WC po prostu. Czekajcie, rzucę to tam, potem będę musiała to wszystko porozkładać. Tu w kopercie coś. Aha, już wiem. To są mydełka Vanish. Najlepsze na świecie mydełka na plamy. Monika nie miała, więc to był taki dwupak w zestawie kupiłam. Jedno wiedziałam, że pójdzie do niej. A jedno zostanie u mnie, bo już mi się skończyło. A wiecie, przy małym dziecku warto mieć. Dalej. Witaminy dla Maxa. Omega 3 i multivitaminy. Dwa opakowania. No i tutaj mamy dosyć ciężki karton. Zrobiliśmy sobie zapas pić. Zapas napoi gazowanych. Jak wiecie, lubimy napoje gazowane. A były w bardzo dobrej cenie i zamówił Wojtek. To są bez cukru, 7-upy. Zamówił Wojtek 5 butelek. Schowamy i na jakiś czas będzie. I tutaj kolejny karton. Ja nie wiem, czy go widzicie tutaj na ziemi. O! Aha, wiecie co? To jest coś fajnego. Wow, co tu się już dzieje? To są soczki pomarańczowe w butelkach. I aż jestem ciekawa. I otworzę to z Wami. Ale odjazd. Ale odjazd. Tylko ja nie wiem, czy to są gazowane, czy nie. Czy nie, to jest sam sok. Zobaczcie, 0,2 litra. Tak jest. Nie, to nie są. To jest sok normalny. Takie buteleczki. Fajnie, w lodówce poukłada się, będzie zawsze chłodny. No odjazd. I to jest cała zgrzewka. Cała zgrzewka takich soczków. Super. Bardzo się cieszę. Britfig firma. Tutaj dalej mamy. Aha, tutaj Wojtek kupił krople do nosa, Beconase, to są na alergię. 8 w jednym. Tutaj coś śmiesznego z firmy Bulk. Zero kalorii syrop. Syrop słony karmel i to jest taki do deserów. To jest bardzo rzadki. Myśleliśmy, że będzie gęściejszy, ale mówiłam Wojtkowi, że te
na jakiś, wiecie, bez cukru, słodzikach, czy na czym on tutaj jest. To są zazwyczaj takie, takie rzadkie. No nie mogę teraz doczytać się, na czym on jest. Słodzik chyba, no. Ale może będzie smaczny. Słony karmel. No i tutaj w takim największym kartonie były kapsułki. Persil 3 w jednym i tutaj jest 50 kapsułek na 50 prań. To jest takie wygodne, tylko wrzucacie i już nic nie potrzeba. Fajne te 3 w jednym. Ja bardzo lubię. Wiem, że jest dużo osób, które nie lubią takich właśnie łączonych. Ja bardzo lubię. Dobra. Dalej. O! Co tutaj jest? Aha! Zobaczcie. Pink Stuff pasta do czyszczenia. Tyle się ostatnio nasłuchałam dobrego o niej. O, pęknięte jedno opakowanie. Tyle się nasłuchałam dobrego o niej, o tej paście właśnie, że wiecie co, zajrzałam na Amazon i tam były nawet te pasty po 6 funtów, a ja znalazłam za 1,5 funta i nie wiedziałam, aż porównywałam wszystko, czy to jest na pewno ta pasta i to jest ta pasta, po prostu ktoś miał w tak dobrej cenie, no to zamówiłam 4 od razu. No i mam zapas. Czekajcie. No pęknięta, kurczę, ale nie, chciałam otworzyć. Nie, dobra, nie będę otwierać. Po prostu pasta to jest taka. Kiedyś to tylko takimi pastami się czyściło. Ja pamiętam u nas w domu, jak byłam mała, zawsze taka pasta była do czyszczenia. Dobra, następny karton. A! I tu zobaczcie. Wojtek zrobił zapas ksylitolu, bo był w jakiejś dobrej cenie i mamy teraz ksylitol. I naczytał się Wojtek, jakie zdrowe to jest, serio. I będziemy teraz, czy do jakichś wypieków, czy do czegoś, prawdopodobnie będę używała teraz ksylitolu zamiast cukru. No i do herbatki. Mam nadzieję, że ksylitol nie ma jakiegoś takiego posmaku, wiecie, bo ja słodzik taki normalny, jak są w tabletkach, wyczuję. Jestem ciekawa, jak z tym będzie, ale nie powinno mieć posmaku, także do herbatki też jak znalazł. Kolejny karton. Oj. Zamówiłam sobie mleko owsiane, niesłodzone i to jest ten styl barista, że bardzo dobrze się pieni. A ja mam nieraz ochotę, o tak wygląda, i wiecie co, też za 6 kartoników zapłaciłam 6 funtów, jakoś tak, że w bardzo dobrej cenie było. I ja bardzo lubię na zimno spienić sobie nieraz. Mam spieniacz do mleka, no bo w tej mojej maszynie do kawy Nespresso tam jest spieniacz, ale na ciepło spienia. A mam osobny taki na prąd i on spienia na zimno też i jak robię sobie kawkę z lodem, to lubię właśnie sobie na zimno też spienić mleko, a nigdy nie próbowałam chyba, nie kojarzę, czy miałam, czy nie, ale chyba nie, właśnie tej serii Barista i chcę spróbować. No i zamówiłam sobie taki kartonik i mamy tutaj jeszcze, ojej, wszystko się wysypało, w każdym razie tam są 4 butelki Einbrew, to jest 1,5 litra, o. Dobra, 4 butle są. Więcej tych kartonów niż tych rzeczy, co zamówiłam. Co my tutaj mamy? Aha! To jest, wiecie co? To jest cały karton chusteczek mokrych. Poczekajcie, otworzę. O, już się dostałam. Tak. Ile tutaj jest tych opakowań? 18 paczek. Ja już kiedyś miałam. Bardzo fajne są. Także też będzie teraz spory, spory zapas. I ostatni karton Amazona. Co tu jest? A, już wiem, co to jest. Czekajcie, to zaraz Wam pokażę. Bo tutaj jeszcze na dole są 2 butelki. Pepsi Max wiśniowej. Oj, chyba zaraz sobie coś otworzy i się napiję. I pusty karton. I
tutaj wiecie co, zamówiłam kartonik, tutaj jest 6 opakowań, to jest mydło w płynie, nie, 4, nie, 6, 6 opakowań, 250 ml, jak mam to otworzyć, coś ma, i czytałam opinię i ma to podobno bardzo ładny zapach, bardzo ładny. O, a jakie fajne, wiecie co, to jest 250 ml, ale są takie poręczne, fajne te opakowania, bardzo fajnie, z olejkami aromatycznymi, antybakteryjny, super, cieszę się bardzo, mydła to dużo u nas schodzi. No dobra, to wszystko, czekajcie, teraz to muszę poogarniać, zaraz Wam pokażę jak tutaj wygląda, za głowę się łapię normalnie. O, tak właśnie wygląda rozpakowanie zakupów. Szybko muszę to sprzątać, bo zaraz Wojtek pewnie z pracy wróci. A wtedy jak Wojtek wróci z pracy, to będziemy tutaj jeszcze gotować pewnie, znaczy kolację przygotowywać, to jedno wielkie zamieszanie by było. Więc akurat teraz mam chwilę, a jest no za 28. Więc myślę, że do 8 Wojtek pracuje, to mam dobre 40 minut. Dam radę pochować to i ogarnąć te kartony. Wojtek wrócił do domu i zobaczcie co jemy, zupę z pulpetami, nie chciał z ziemniakami, tylko chciał z zupą, miał ochotę na ciepłą zupę, a tutaj sobie zrobiłam z tym mlekiem owsianym barista, zrobiłam sobie kawę bezkofeinową i popijam i wiecie, że jest fajne, naprawdę mi smakuje, super jest, smacznego, o, muszę śmietanki. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. Przyszedłeś ze mną się pożegnać? Tak. Zrobiła się godzina 22:50. Wyobraźcie sobie, że zjedliśmy z Wojtkiem. I cały czas jakieś sprawy załatwialiśmy online, ale siedzieliśmy, głównie Wojtek, ja tylko dotrzymywałam mu tak naprawdę towarzystwa i podpowiadałam ewentualnie i coś tam mówiłam. Ale jeny, tyle nieraz tego jest. Lili w kartonie, cała szczęśliwa, tak? Lili? Autko swoje ma, żeby się nie popsuła teraz. Maciek przeglądał zdjęcia. Z Nowego Jorku i wystawi i mu cały czas mówię, żeby udostępnił publicznie swoje konto na Instagramie i tak już zaczynam myśleć, może nie, go... Nie? No dobra, w każdym bądź razie chciałam się z Wami pożegnać, ale wiecie co? Lepiej się czuję, to takie podkrążone oczy strasznie co miałam i cały dzień jakaś taka zmęczona, to kto wie, czy to nie tarczyca? Ja już sama nie wiem, czy to nie był taki jeden z gorszych dni dzisiaj, no ale jest już lepiej. Dobra, to co? Będziemy się na dzisiaj żegnać? Nie wierzę, że zaraz vlogmas zaczynamy. Serio, nie wierzę. Teraz się boję, czy ja wszystkie filmy, które mam nagrane, zdążę opublikować, zmontować i opublikować do vlogmasa, ale dam radę. Dobra, bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego dnia razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. Zostawcie mi serduszko w komentarzu. Nie mogę pokazać tak jak zawsze. Maciek może pokazać. Takie. No. Inaczej pokazujesz. Co mówisz? Czy inaczej pokazujesz? Nie, tak pokazuję. Tak też można. Tak? No. O, dobra. I widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, pa, buziaki kochani. I dziękuję, że byliście z nami. No escaping from my mind, but low key. You know that you one of a kind. Wanna show me, baby, the things you feel do with that body, yo. Show up everywhere that I be, yo.